Hej, hej, hej! Dzisiaj mam dla Was recenzję dość mrocznej książki Kozioł pana Przemysława Kowalewskiego. Książkę mam do recenzji od cudownego wydawnictwa Filia z premierą 31 maja 2023. Słuchajcie, ta książka to prawdziwa groza nad grozy. To horror thrillera psychologicznego, gdzie czytając jesteśmy ogromnie pobudzeni. Jednak chcę też dodać, że książka jest napisana na bardzo wysokim poziomie. Inteligentne słownictwo, wyważone zdania, które w szybki sposób mają sprawić, że jesteśmy coraz bardziej przerażeni. Bardzo dobre opisy postaci, których będzie dotyczył wątek. Niepokój, który rośnie wraz z każdą przeczytaną stroną i do końca książki w ogóle nie maleje. Drastyczne opisy ofiar, tych przyszłych i tych znalezionych. Gęsia skórka bardzo często wychodzi na naszej skórze, gdyż historia jednocześnie jest taką, która zdarzyła się naprawdę, a przynajmniej większej części. Mamy tu przeskoki w czasie, gdyż obecnie znalezione ofiary mają swój przerzut do przeszłości, gdzie wtedy grasował morderca. Mamy motyw spożywania ludzkiego mięsa i konsekwencji, jakie powoduje. Ludzie niestety wciąż są zbyt ufni, co dobitnie podkreśla opowieść. Potrafią zawierzyć komuś, kto sugeruje, że na przykład jest lekarzem, i poddawać się badaniom, których skutkiem, no niestety, jest tylko śmierć. Zwraca również uwagę, że nasze ciało jest niezwykle przystosowane do przestrzegania przed zagrożeniem, a mózg wszelkie zmiany rejestruje z opóźnieniem. Spodobało mi się to, bo sama często powtarzam, żeby wierzyć swoim instynktom, które najszybciej reagują na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Klimat, jaki tutaj znajdziecie, jest bardzo mroczny i poważny. Jeśli już pojawiają się jakieś żarty, to jest to czarny humor albo ironia. Bardzo, bardzo, bardzo dużo mamy tutaj trudnych tematów, trudnych słów czy też określeń, ale na dole strony będziemy mieli to zawsze wytłumaczone. Wiecie, mamy tutaj motyw mrocznej choroby i chociaż nie piszę to o tym tutaj otwarcie, to jednak w przesłaniu jest, żeby zwracać uwagę na to, co się ukupuje i tak naprawdę u kogo i gdzie. Czy to w ogóle jest to, że legalne to palto 6, ale czy jest zdatne do spożycia. Wiecie, często czarny rynek bywa atrakcyjniejszy cenowo, ale nie zawsze jest to, co się tam nabywa, tym, za co to bierzemy. Wiecie, policja ma tutaj nie lada zagadkę do rozwikłania i wcale nie będzie łatwo ją rozwiązać, tym bardziej, że niektórzy ludzie umierają nagle. Wiecie, nie chcę tutaj zbyt dużo zdradzać, dodam tylko, że jeszcze są tutaj wątki medyczne i są naprawdę bardzo interesujące, bo są pod kątem też lekko psychologicznym. Postacie często są tutaj zdenerwowane i zestresowane. Nie zawsze ogarniają to, co się czasami wokół nich dzieje, ale właśnie te wszystkie rzeczy sprawiają, że naprawdę sami czytając zaczynamy się bać. Perspektywa śmierci zawsze jest przerażająca, jednak śmierć z takiego powodu, co w książce, uwierzcie mi, że jest o wiele, wiele gorsza. Zwłaszcza dla tych, którzy w ogóle się tego nie spodziewają. Mega książka, bardzo Wam polecam. I nie na darmo jest tutaj kozioł. Jak wiecie, kozioł jest niebezpieczny, potrafi zabić, potrafi skrzywdzić i nie zastanawiając się nad tym, co robi, chce tylko walczyć i dojść do swojego. Tak samo macie tutaj w książce. Mega mrocznie, bardzo mi się podoba i bardzo Wam ją polecam. Do usłyszenia, pa, 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 pa.